Cześć, dzisiaj postaram się Wam odpowiedzieć na pytanie, które wielu z nas terrarystów zapewne nieraz sobie zadało, a wiele osób nowych w tym pięknym hobby, jakim jest terrarystyka, często po prostu nie wie, czy ich zbiornik to terrarium czy wiwarium i które z tych określeń jest tak naprawdę poprawne. I chociaż słowa te są ze sobą powiązane, a pomylenie ich nie jest dużym błędem językowym, przyjrzyjmy się jednak bliżej ich pochodzeniu. Zacznijmy zatem od genezy obu określeń i chociaż mówię obu, postaram się Wam podać nieco więcej przykładów. Otóż słowa te składają się z dwóch części, które pochodzą z języka łacińskiego, gdzie druga część to przyrostek arium, co oznacza dokładnie miejsce na coś bądź z czymś powiązane i może to być zbiornik, pomieszczenie, budynek lub nawet cały kompleks. A pierwsza część, czyli przedrostek, mówi nam o przeznaczeniu naszego arium. I tak, terra znaczy ziemia, viver do życia, aqua woda, palu kałuża i tak dalej. Łącząc zatem obie części słowa otrzymujemy. Terrarium, czyli zbiornik, w którym występuje ziemia, z założenia przeznaczony jest do hodowli roślin, a naturalne procesy, jakie w terrarium zachodzą, zmniejszają konieczność naszej ingerencji do minimum. Vivarium, czyli zbiornik do życia, z założenia ma odzwierciedlać warunki odpowiednie dla wszelkiego rodzaju zwierząt, głównie gadów i płazów. Potrzebuje dodatkowego oświetlenia, często też mat grzewczych, oświetlenia UV, zraszania itd. Wszystko po to, żeby stworzyć zwierzakom warunki jak najbardziej zbliżone do naturalnych. Paludarium, czyli zbiornik wodno-lądowy, akwarium, czyli zbiornik wodny przeznaczony do hodowli ryb, roślin i innych stworzeń wodnych. I wiele innych, jak formikarium dla mrówek, orchidarium do hodowli orchidei, riparium, mozarium, insektarium, oceanarium, pingwinarium, delfinarium i zapewne dziesiątki innych, o których istnieniu nawet nie wiem, na słoniarni kończąc. I chociaż przy tym ostatnim przyrostek już brzmi inaczej, pochodzenie słowa jest takie samo, a innymi przykładami są na przykład motylarnia czy palmiarnia. Przyjrzyjmy się jednak bliżej słowu vivarium, które na tle innych ariów jest swego rodzaju anomalią. Podczas gdy inne nazwy bardziej konkretnie określają ich przeznaczenie, na przykład terrarium określa ląd, akwarium środowisko wodne, natomiast vivarium miejsce do życia. Tak też typowy zbiornik z piaskiem, skałkami i agamą brodatą, gdzie jedyną formą życia jest nasze zwierzę, to oczywiście vivarium. Jeśli z kolei do aranżacji takiego zbiornika dodamy element z ziemią, w której posadzimy sukulenty, czy zatem automatycznie stanie się on terrarium? Z drugiej strony mamy terrarium w słoiku przeznaczone wyłącznie dla żywych roślin, jednak założone poprawnie oprócz roślin będzie również tworzyło miejsce do życia dla mikrofauny, czyli na przykład skoczogonków utrzymujących porządek i równowagę biologiczną. Tak więc takie terrarium również stanowi miejsce do życia. Więc jakby nie patrzeć, można by tak w kółko przepychać argumenty z jednej na drugą stronę, nie dochodząc przy tym do żadnego konsensusu. Dlatego dla mnie najlepszym podejściem jest podejście praktyczne, a nie pedantyczna klasyfikacja. Pojęcie vivarium bioaktywne, które używam najczęściej, określa złożony ekosystem wspomagany sztucznym oświetleniem, automatycznym zraszaniem, niekiedy matami grzewczymi, w którym zwierzęta, rośliny, grzyby i mikrofauna, czyli różne formy życia, żyją w zgodzie, razem współpracując i uzupełniając się w bioaktywnych procesach, tworząc równowagę biologiczną, a nasza funkcja ogranicza się tu do karmienia zwierząt, czyszczenia szyb, podcinania roślin i ewentualnie wprowadzania zmian w aranżacji. Określenie terrarium tropikalne, które używam naprzemiennie i jest w hobby używane dużo częściej, nie różni się praktycznie niczym poza nazwą. Tak więc, podsumowując, vivarium jest zbiornikiem zazwyczaj lądowym, zapewniającym odpowiednie warunki dla co najmniej jednej formy życia. Zwierząt w sensie, z zastosowaniem sztucznego źródła światła, czasami też ciepła, promieni ultrafioletowych czy dodatkowego nawadniania. Terrarium natomiast jest zbiornikiem lądowym ogólnie. I nieważne, czy jest to las w słoiku trzymany na parapecie, ogromny zbiornik z pytonem królewskim, roślinami i dodatkowym sprzętem wspomagającym, czy może małe szkiełko z podłożem, kawałkiem kory z korka, bez roślin, w którym trzymamy ptasznika. Wszystkie te zbiorniki to terraria i chociaż niektóre z nich możemy również podciągnąć pod kategorię wiwariów, jest jedynie kwestia terminologii i jeśli będziemy się trzymać pewnych praktycznych zasad, o których wspomniałem wcześniej,
Obie nazwy są poprawne. Chociaż jak ktoś chce, to może i to nazwać pingwinarium. W końcu jesteśmy wolni i możemy nazywać rzeczy jak chcemy. Ale wróćmy do tematu. Ostatnią kwestią jest też sprawa poprawnej pisowni. Używane są dwie wersje. Vivarium oraz Vivarium. Ja zdecydowanie wolę trzymać się tej pierwszej wersji ze względu na pochodzenie słowa i jego globalną uniwersalność. Jeśli ktoś jednak woli wersję spolszczoną, to również jest ona poprawna. Podobnie jak na przykład akwarium, a nie akwarium. Mam nadzieję, że choć w pewnym stopniu udało mi się Wam przybliżyć znaczenie, pochodzenie oraz praktyczność używania słów terrarium i vivarium. Jeśli pominąłem tutaj coś, co warto by było dodać, dajcie znać w komentarzach. Jeśli film Wam się podobał, a temat wiwariów bioaktywnych, czy ogólnie temat terrarystyki Was interesuje, to zapraszam do subskrybowania kanału, bo tego typu materiałów będzie tu więcej. Nie zapomnijcie też zostawić łapki w górę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dozo, pozdro i nara. Bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie tych wszystkich słów.